Tak, wróciłem z dwutygodniowego safari. To były dwa niezależne safari między 1 a 15 października, także jedne z tych pierwszych, które były organizowane po przerwie tak zwanej covidowej. No i rzeczywiście Morze Czerwone samo z siebie, a już szczególnie w tych miejscówkach, w których się pływa w trakcie safari nurkowych, to są miejsca naprawdę atrakcyjne. A po praktycznie 9 miesiącach przerwy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie tylko i wyłącznie przerwa covidowa, tak zwana od marca, ale przecież miesiące takie jak styczeń i luty, to też miesiące pozasezonowe, gdzie absolutnie nie nurkuje się. Także po tej 9-miesięcznej przerwie absolutnie widać świeżość na różnych miejscówkach Morza Czerwonego. Na pewno nieporównywalnie mniej osób, szczególnie widać oczywiście jakby w tych takich zatłoczonych miejscach, jak okolice Hurgady, okolice Ras Muhammad, Sharm el Sheikh czy Marsa Alam, gdzie oprócz nurkowań czy nurków nurkujących w ramach safari nurkowych było również dużo bardzo osób nurkujących z łodzi dziennych tak zwanych. Także nieporównywalnie mniej ludzi i oczywiście nie ma tutaj jakiejś spektakularnej zmiany, ale absolutnie widać zmianę na lepszą jakość i rafy, i kwestii zwierząt. Także ten oddech na pewno, jeżeli chodzi o kwestie środowiska, się przyda. No dobrze, ale pewnie wielu, którzy nas teraz słuchają, jest zainteresowanych, jak to w dobie COVID-u wygląda to podróżowanie do Egiptu. Porozmawiajmy chwilę o tych poszczególnych etapach podróży, tak? Zacznijmy od tego pierwszego, czyli przed wylotem. Wiemy, że na ten moment, czyli rozmawiamy w połowie, czy pod koniec października tak naprawdę, są obowiązkowe testy covidowe do Egiptu. Jak to wygląda dokładnie? Tak, żeby dostać się na teren Egiptu, musimy obowiązkowo mieć aktualne testy PCR-owe, czyli właśnie badające, czy mamy COVID, czy nie. I te testy można w dwojaki sposób zrobić. Albo zrobić je w Polsce, tak żeby nie były starsze niż 72 godziny przed momentem dostania się na teren Egiptu, albo też zrobić je odpłatnie na lotnisku. Koszt takiego badania wynosi 30 euro. No i to są te dwa elementy, które są obowiązkowe. Może powiem od razu, jak wygląda kwestia sugestii, które my dajemy naszym osobom wyjeżdżającym z nami na safari nurkowe. Bezwzględnie sugerujemy, żeby robić te testy w Polsce. Dlatego, że problem z tymi badaniami, które tam są na miejscu, jest taki, one są oczywiście tańsze od tych, które są tutaj robione na terenie Polski. Dlatego, że tu w Polsce można powiedzieć, że te PCR-owe testy robi się powiedzmy w granicach 350, chyba najtańszych, o których słyszałem, do ponad 600 zł wychodzą. Natomiast tamto oczywiście tańsze, one są dotowane chyba przez rząd egipski. Natomiast problem polega na tym, że my wyniki po tym teście dostajemy dopiero teoretycznie po 48 godzinach, a nieraz mówi się, że później. Dlatego, że tam oczywiście oficjalnie nie dostaje się wyników, tylko dostaje się powiadomienie, czy jeżeli ktoś ma pozytywny wynik tego testu. No i należy sobie wyobrazić, że w trakcie tych dwóch, prawda, nieraz i trzech dni ta osoba, która jest teoretycznie z pozytywnym wynikiem, no normalnie się kontaktuje po prostu ze wszystkimi innymi osobami. Ona nie może teoretycznie wychodzić poza teren hotelu, czy tak jakby w przypadku Łodzi było poza teren Łodzi, a to jest naturalne, no ale tak czy inaczej na terenie hotelu czy na Łodzi taka osoba będzie się kontaktowała z nimi. To jest pierwszy problem oczywiście, a drugi problem jest taki, o którym zapewne duża część osób nurkujących się słyszała, interesujących się wyjazdami do Egiptu, że na początku, w trakcie mojego pobytu właśnie, miało miejsce takie zdarzenie, gdzie użyto jakichś złych testów PCR-owych na lotnisku w Egipcie i pierwsze badanie w jednym dniu wykazało 140 pozytywnych wyników.
na powtórne badanie okazało się, że były tylko 3 pozytywne wyniki. Także widać było, wiem, że tam były chyba jakieś przeprosiny rządu egipskiego wysyłane. Niemniej jednak widać, że elementem absolutnie najbardziej, co prawda droższym, ale za to dającym pewność i bezpieczeństwo jest zrobienie tych testów w Polsce i my też nawet nie rekomendujemy, tylko przekazujemy takie informacje dla naszych ludzi, że jest to po prostu element obowiązkowy po to, żeby zapewnić rzeczywiście taką pewność i bezpieczeństwo dla osób wyjeżdżających z nami na safari. Czyli taki test robimy 72 godziny przed dotarciem do Egiptu, żeby był ważny i on musi by mieć jakby ten wynik w języku angielskim, prawda? To też jest chyba taki ważny element. Tak jest, on powinien być przetłumaczony na język angielski, aczkolwiek to tłumaczenie może być najprostsze, to znaczy to, na co Egipcjanie zwracają uwagę, to żeby była oczywiście nazwa testu, że jest to test PCR-owy, że jest to test na COVID-19 i że jest słowo negatyw, prawda? W związku z tym te słowa kluczowe powinny się znaleźć. No dobrze, to wiemy już jakby przed rozpoczęciem tej podróży, że zdecydowanie test tutaj w Polsce. Jak wygląda kwestia tej samej podróży samolotem, to znaczy lotnisko tam, lotnisko tutaj? Czy tutaj się coś zmieniło? Ja wyjeżdżając 1 października w olbrzymiej większości jechałem z osobami takimi, które nie robiły testów w Polsce, ale potem już z opowiadań wszystkich następnych safari, bo tych safari zrobiliśmy już kilka od tego momentu, wiem, że ilość osób takich, które mają testy robione w Polsce, absolutnie zdecydowanie przybywa. Proceduralnie wygląda to w ten sposób, że w trakcie odprawy na polskim lotnisku są selekcjonowane te osoby, które mają zrobione testy, są kierowane na miejsca w przedniej części samolotu, potem jest jakaś przerwa i następnie tylna część samolotu jest obsadzana przez te osoby, które nie mają testów, które będą robiły test w Egipcie. Następnie te osoby, czyli tak wygląda w Polsce, prawda, procedura. Odprawa bagażowa jak najbardziej tutaj wygląda tak samo, jak bywało to wcześniej. Po przylocie na miejsce wypełniamy w samolocie i to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę taki formularz identyfikacyjny i ten formularz się w różnych miejscach tak naprawdę, to jest taki standard, który się teraz wypełnia, po to, żeby w sytuacji takiej, jeżeli by się okazało, że leciał na przykład ktoś zarażony COVID-em, żeby linie lotnicze miały kontakt do wszystkich osób z tego samolotu. Ten formularz jest przekazywany albo przy odprawie, przy okienku odpraw, albo też można też dostać od obsługi samolotu. Te formularze są zbierane przy wyjściu z samolotu. W pierwszej kolejności wychodzą osoby, te, które są w przedniej części samolotu, czyli właśnie te, które mają badanie robione w Polsce. No i w naszym przypadku, ponieważ ja leciałem w takim samolocie, gdzie były dwie osoby tylko i wyłącznie, więc dla nas nie postawiano specjalnie nowego autokaru, autobusu. Prawda? Natomiast wiem, że w większości takich przypadków podstawia się niezależny odrębny autobus, który wiezie nas na terminal i my tam na tym terminalu praktycznie w momencie, kiedy identyfikum, pokazujemy wynik naszego badania, obsłudze i ta rzecz obsługa kieruje nas bezpośrednio już do odprawy paszportowej i za odprawą paszportową odbieramy bagaż. Czyli przypominam, że do końca roku podobno nie ma konieczności wykupowania wizy, w związku z tym cała ta procedura wizowa w sposób zdecydowany jest uproszczona. Po prostu mamy tylko i wyłącznie, podchodzimy do okienka, w którym pan egipski z egipskich służb celnych przybija nam pieczątkę. No jest to niewątpliwie dla tych osób, które nie mają robionego badania na miejscu testu covidowego, ta procedura cała lotniskowa jest uproszczona wręcz do minimum. De facto po wyjściu z samolotu trwa to około 15 minut, 20 minut i jesteśmy praktycznie przy taśmie bagażowej. Te osoby natomiast, które nie mają robionych badań w Polsce, przechodzą, są kierowane do takiej odrębnej strefy,
gdzie przeprowadzana jest cała ta procedura badania. Najpierw płacą $30, dostają taki identyfikator, no i następnie czekają w kolejce do pobrania wymazu. Tak, tak to, no i po tym pobraniu wymazu one też przechodzą już do odprawy paszportowej i następnie do odbioru bagażu. Czy wiesz, ile to? Całość procedury mniej więcej, właśnie. Dokładnie, całość procedury trwa i teraz jest to uzależnione od tego, jak dużo osób oczywiście leciało samolotem i jak dużo osób miało robione badania w Polsce. Ale cała ta procedura w moim przypadku, kiedy większość samolotu nie miała robionych badań, trwała, szczerze mówiąc, porównywalnie jak ta procedura, kiedy mieliśmy wykupowanie wiz. Czyli mniej więcej w niecałej godzinie to wszystko się mieści. Czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy zrobiony test, to w tym momencie procedura, te lotniskowe procedury w Egipcie będą szybsze niż były przed COVID-em. Jeżeli nie, no to jest to porównywalne z tym, co było wcześniej. No dobrze. Absolutnie tak. I teraz jeszcze tutaj dodam jedną rzecz, że jeżeli rzeczywiście lecimy jakąś grupą i cała grupa będzie miała ten test, no to praktycznie cała grupa de facto no co najmniej pół godziny wcześniej, jak nie więcej, jest w stanie wyjechać z lotniska i dostać się na miejsce, jeżeli do hotelu, no to do hotelu, a w naszym przypadku do bezpośrednio na Łódź. Także to jest taki może niewielki plusik, ale jednak dodatkowy plusik dotyczący właśnie tych badań robionych. A powiedz, na samym lotnisku, no zdarzyło mi się być na kilku lotniskach ostatnio i raczej jest dużo mniej osób. Jak to wygląda w Egipcie? Czy rzeczywiście widać, że tych turystów po prostu jest bardzo mało? Absolutnie tak. No, ruch turystyczny w Egipcie, myślę, że oni chyba, no, oczywiście, że pewnie są jakieś analizy robione, ale w trakcie tych pierwszych dwóch tygodni, no to nawet nie wiem, czy to było 10% tego, co było przed COVID-em, prawda? Rzeczywiście bardzo mało osób, aczkolwiek kojarzę, że wylatywaliśmy akurat w godzinach takich, które są popularne pod kątem samolotów i pamiętam, że chyba był jeszcze jeden samolot mniej więcej w tym samym czasie wylatywał, czy dwa nawet. Natomiast no, byliśmy w środku dnia przed COVID-em, tak można by powiedzieć, takich samolotów było co najmniej 2, 3, 4 razy więcej. A wieczorem, w momencie, kiedy przylatywaliśmy, no, byliśmy chyba jedynym samolotem tak naprawdę, który był przyjmowany w tym czasie na lotnisko. Ale turystów niewątpliwie nieporównywalnie mniej. Duża część łodzi safari nie funkcjonuje jednak. Teraz troszeczkę się to zmienia w drugiej połowie października, no ale znowu tutaj, prawda, po tych naszych obostrzeniach część osób lekko się przestraszyła i myślę, że w listopadzie znowu będzie tutaj taka tendencja wyczekiwania, tak można by powiedzieć. Mm-hmm. Bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że tak naprawdę ilość osób, które mogą być zarażone w Egipcie, pewnie jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do tych, które są w Polsce. Bo są tam wpuszczane tak naprawdę tylko i wyłącznie osoby, które mają robione badania albo u nas, prawda, albo tam na miejscu. Także jest ten przesiew taki, można by powiedzieć, że jeżeli już nawet ktoś spoza Egiptu przylatuje, no to musi być zdiagnozowany i jeżeli jest zdiagnozowany na miejscu, no to jest oczywiście odpowiednia procedura izolacji tej osoby od pozostałych. A powiedz, jak wygląda ta pozostała część podróży pomiędzy tym lotniskiem a łodzią? Wiem, że tutaj jakby wasze zostawanie w hotelu jest bardzo ograniczone, więc ten element nie będziemy go jakoś tam specjalnie opisywać, ale jak same te transfery, czy tutaj jakieś są utrudnienia, czy wygląda to podobnie do tego, jak było? Wygląda to podobnie, aczkolwiek jest jedno ograniczenie, mianowicie można jechać z obsadą 50% w danym środku transportu, prawda? Tyle tylko, że to się w stosunku do naszych standardów praktycznie nic nie zmieniło, dlatego że my nurkowie jeździmy z
troszeczkę większą ilością bagaży, w związku z tym na przykład jak wynajmowaliśmy duży autobus 50-osobowy, no to właśnie maksymalnie dla grupy takiej 25-osobowej, prawda, po to chociaż, żeby się nasze bagaże pomieściły. I podobnie było w mniejszych tak zwanych kosterach czy w mikrobusach, więc tutaj zasadniczej zmiany nie ma, aczkolwiek dla takich turystów nienurkowych no takie jest obostrzenie. Jasne. Jeżeli chodzi o transfery w tym samym, bo znowu osoby jadące do hotelu, to bardzo często mają wersję taką, że lądują w tym samym mieście, gdzie mają hotel. W przypadku osób jadących na safari nie zawsze tak jest, dlatego że no, zdarza się od czasu do czasu na przykład taka wersja, że my startujemy z jednego miasta, na przykład z Hurghady, płyniemy gdzieś w kierunku południowym i kończymy w Marsa Alam, prawda? W związku z tym tutaj jakiś jeden dłuższy transfer na przykład musi być. Były takie na początku, takie głosy chodziły, że te transfery będą w jakiś sposób niedopuszczalne czy zakazane przez rząd egipski, ale jak najbardziej takie transfery mogą być odbywane. Jedynym obostrzeniem i ograniczeniem jest właśnie ta ilość osób w danym środku transportu. Okej, czyli ten element funkcjonuje tak naprawdę bardzo podobnie do tego, jak to było poprzednio, a sama łódź, same procedury na łodzi, czy tutaj się coś zmieniło w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej? No, procedury na łodzi, tak można by powiedzieć, że są oczywiście pewne wytyczne dotyczące organizacji safari nurkowych, które zostały przez rząd egipski wprowadzone. I jednym z takich, że tak powiem, jakby elementów, który rzeczywiście, no tak można by powiedzieć, ma sens, jest stworzenie na łodzi safari tak zwanej kajuty covidowej. Pomimo tego, że mamy do czynienia z osobami, które zostały przebadane, prawda, tak jak w naszym przypadku wszystkie te osoby, które wyjeżdżają, mają robione badania wcześniej w Polsce, no ale może się jednak zdarzyć, prawda, że ktoś będzie miał objawy covidowe, bo nie wiem, bo jego badanie zostało przeprowadzone w Polsce i nie wiem, jeszcze ten wirus nie wyinkubował się. I ktoś przyjechał z takim wirusem, który nie został wykryty w Polsce. W każdym razie w sytuacji takiej, kiedy jesteśmy na łodzi i mamy do czynienia z osobą taką, która ma jakiekolwiek objawy takiego zachorowania, no to wtedy jest wszczynana procedura odizolowania takiej osoby. Jest specjalna tak zwana kajuta covidowa, która mieści się nie razem z innymi kajutami, tylko najczęściej jest na górnym pokładzie, tak żeby również dojście do tej kabiny było wyizolowane. No i ta osoba jest wtedy odizolowana od pozostałej części osób. Kontakt z tą osobą ma tylko i wyłącznie jedna osoba z załogi, która jest odpowiednio zabezpieczona. Taka osoba również nie kontaktuje się po prostu z pozostałymi osobami w trakcie safari. No a powiedz, bo oczywiście te procedury oraz ten potencjalnie zmniejszony ruch turystyczny pewnie wpłynął w jakiś sposób na ceny safari. Z jednej strony jest takie oczekiwanie, że wszyscy chcieliby taniej, no bo teraz nikt przecież nie jeździ. Z drugiej strony jak to wygląda, bo te wszystkie dodatkowe procedury i zmniejszony ruch turystyczny też kosztuje. Więc jak kształtują się ceny takich safari? Ceny safari, jeżeli chodzi o te ceny takie wyjściowe, można by powiedzieć, są bardzo podobne i ja tutaj wielokrotnie właśnie rozmawiam z różnymi osobami i szczerze mówiąc jestem naprawdę bardzo, że tak powiem, dobrze przyjmuję i ludzie przyjmują dobrze nasze tłumaczenie, dlaczego my nie obniżamy cen. Po to, żeby obniżyć nasze ceny, to oczywiście moglibyśmy zejść z naszych marsz. I okej, moglibyśmy zejść z naszych marsz, ale trzeba mieć świadomość, że my oczywiście mamy nieporównywalnie mniejszą ilość osób w stosunku do poprzednich lat. I przede wszystkim mamy też takie sytuacje, gdzie ilość osób na safari jest po prostu mniejsza w stosunku do tych możliwości łodziowych. To jest pierwsza rzecz, która powoduje, że nasze marże absolutnie się zdecydowanie zmniejszają.
Drugim elementem, który mógłby spowodować obniżenie oczywiście ceny, jest kwestia obniżenia ceny przez naszych partnerów egipskich. No i tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Ja zawsze wszystkim tłumaczę, żeby podejść ze zrozumieniem również dla tej drugiej strony, dlatego że to jest ten rynek egipski praktycznie był zamrożony przez ostatnie 7 miesięcy, a nawet 9 miesięcy, bo tak jak mówiłem, miesiące takie jak styczeń czy luty są miesiącami zazwyczaj martwymi, jakieś pojedyncze safari uda się zorganizować, ale absolutnie jest to ten sezon taki de facto najmniej popularny, jeżeli chodzi o kwestie safari. I oni po tych dziewięciu miesiącach nic nie robienia, tam absolutnie nie było żadnych mechanizmów wspomagających takich na przykład jak u nas w postaci tarcz antykowidowych, antykryzysowych. No oni, mając świadomość tego, że to jest dla nich znowu ilość safari, które mogą zrobić, podejrzewam, że jest na poziomie teraz, w tym momencie, prawda, 10, 20, może 30% tego, co normalnie robili i jeszcze w dodatku po 9-miesięcznej przerwie. Więc ja osobiście naprawdę nie mam sumienia do tego, żeby naciskać ich na to, żeby oni zmniejszali ceny, wiedząc o tym, że to jest takie, no takie, na pewno nie będzie to służyło rozwojowi tego biznesu i na pewno takie naciskanie na zmniejszanie ceny będzie się odbijało na jakości, po prostu na jakości serwisu. Więc myślę, że będę namawiał wszystkich naszych klientów i wszystkie osoby wyjeżdżające do Egiptu, żeby jeżeli są gotowe wyjechać na safari, zaakceptowały takie ceny i cieszyły się z tego, że jest tam mniej ludzi, widać pod wodą naprawdę to środowisko takie lekko odświeżone tak naprawdę po tych 9 miesiącach i żeby się cieszyły z dobrego nurkowania i dobrego serwisu. A powiedziałeś o tej obsłudze. Czy ona się w jakikolwiek sposób zmieniła w związku z tą sytuacją? Jak to w tym momencie wygląda? No nie, obsługa mniej więcej wygląda bardzo podobnie, jak to bywało wcześniej. Mamy również tutaj takie informacje, że te załogi są badane. One na pewno nie mają badań robionych przed każdym wypłynięciem. Natomiast no, dowodów nie mamy, prawda, na to, no ale informacje od naszych partnerów mamy takie, że one są raz na jakiś czas również badane. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię serwisu na miejscu, serwis bardzo, bardzo podobny. Na dobrych łodziach dobry, na gorszych troszeczkę gorszy. Jeżeli gdzieś ktoś bardzo naciska na obniżenie ceny, to najczęściej dokładnie odbija się to właśnie na serwisie, na tym, że być może jest mniej osób po prostu, które są do naszej dyspozycji, że być może jest trochę mniej jedzenia, trochę gorsze to jedzenie, więc serwis dopasowany do standardów Łodzi. No dobrze, to w dużej mierze opisaliśmy, co tam na miejscu, a jak to wygląda po powrocie? Czy są jakiekolwiek utrudnienia na powrocie bądź po powrocie z Egiptu? Na szczęście nie. Chodziły oczywiście takie słuchy tutaj, że mogą być jakieś elementy związane z kwarantanną albo z obowiązkowymi badaniami. Na razie takich przepisów nie ma i też chyba nie słychać o tym, żeby miały zostać wprowadzone. Ja liczę na to, że jak najbardziej pomimo zapowiadanych różnych skal lockdownu naszego, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o możliwość wyjazdu do takich miejsc czy do takich krajów jak Egipt, które nie należą do tych krajów, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą ilością zachorowań, wręcz przeciwnie. I w dodatku jest to kraj taki, który albo wyjazd do tego kraju wymusza przebadanie kolejnej liczby osób albo tutaj na miejscu, albo tam. Więc jest to kolejna weryfikacja, czy ktoś jest chory, czy nie. I że w takich sytuacjach nasi rządzący nie będą chcieli nam zafundować zamknięcia możliwości
latania do Egiptu, albo też no, zdecydowanego utrudnienia, jeżeli by zostały wprowadzona kwarantanna albo obowiązkowe badania po powrocie. Na razie takich obowiązków nie ma i na razie nie słychać też, rozmawiam z różnymi organizacjami turystycznymi, czy mają jakieś informacje takie nieoficjalne, że są takie plany. Nikt nic na ten temat nie wie. No dobrze, to myślę, że to w miarę kompletna informacja dla tych, którzy chcieliby wybrać się teraz na safari. To powiedz, gdzie ludzie mogą więcej znaleźć informacji o Was oraz o Waszej ofercie? Zapraszam albo Facebook Nautica Safari, albo też nasza strona też nauticasafari.pl. Tam jest komplet informacji dotyczących naszych safari, które planujemy w listopadzie i w grudniu. Bieżące informacje takie na gorąco na Facebooku, relacje z poszczególnych naszych safari. Także jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam. Rozumiem, że jeżeli ktoś miałby jakieś dodatkowe pytania po tym, co rozmawialiśmy, chciałby się już bardziej szczegółowo dowiedzieć, to też te informacje może u Was w biurze uzyskać. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej można albo mailowo, albo telefonicznie takie informacje uzyskać. Zapraszamy do kontaktu. To kiedy następny wyjazd do Egiptu? Kiedy Ty, Darek, jedziesz? Ja się wybieram 5 listopada, top północy, czyli to, co najlepsze na w części północnej, być może również lekko tutaj część osób zapowiada się na techniczne nurkowania, nie trymiksowe, ale powietrzne, techniczne, dekompresyjne nurkowania, także chcemy tutaj połączyć, a robimy takie safari właśnie, gdzie część osób będzie nurkowała rekreacyjnie, a część technicznie. No dobrze, dziękuję bardzo za te wszystkie informacje i za poświęcony czas.